dawnych lat, jeszcze rezerwatu nie było, była pozyskiwana dziewiza. Były nacinane z jej sosny, zdejmowana kora. W ten sposób była kalecone drzewo, pod spodem na dole kubeczek, do którego spływała dziewiza. Na drzewie siedzą, siedzi gongoł z piskętami. Tu do nas przypływa kacer, kaczki. Samiec kaczki przyjdzie. Zaraz będą te piskęta odpływały. Gongoł, dobrze, samica gongoła, młode gongołki. Będziecie wszystko widzieli na zbliżeniu. Dobrze, że pan ma kamerę. Będziecie widzieli z bliska całe stawki. Zobaczcie, tam na tym, po drugiej stronie, na tym dolnym pniu takim gruby, koło pnia pływa taki dorosły ptak, a na pniu się do sklęta. Pisklęta gongoła i obok pływa samica, czeka na te pisklęta. Na razie są bezpieczne, na razie... O, tam teraz pływa też. O, zobaczcie, małe nam gęsiego. Zobaczcie, maluszki płyną, młode gongołki płyną po drugiej stronie. O, jak się wszystko zobaczy. O, jak uciekają. Jak one to zrobiły? Jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ale gdybyśmy kajakami płynęli, to byśmy byli bardzo blisko ich, albo łodzią. Słodycze? Bo ja mam. Pełno tych wylin. Odejdź od tej wody troszkę. Ciutka do tyłu, pół kroku. Tracił rogi. Odżywiający się wyłącznie rybami. Też ma młode pisklęta. Już gdzieś tam pewnie ukryte między zaroślami albo między gałęziami leżącymi w wodzie, tak jak widać. Koleżanka tutaj z was, któraś pytała mnie się, co to jest tutaj na takiej gałązce. To są porosty. Na terenie Parku Mazurskiego Krajobrazowego żyją różne gatunki porostów, które mogą mieć formy takie, jak tutaj widzicie. To świadczy o tym, że jest bardzo czyste powietrze. Tutaj niezanieczyszczone. Czekamy, bo będziemy po nich postępować. Pani lepiej uważa. Udało mi się nie wpaść. Skąpiesz buty.